Czy wiesz, że twoje myśli wpływają na twoje ciało i stan twojego zdrowia? A wszystko, co ma jakikolwiek wpływ na twój umysł, wpływa również na twoje ciało? O tym niesamowitym zjawisku mówi się coraz częściej i potwierdza je coraz więcej badań naukowych. Dzięki sile umysłu możemy oddziaływać na poszczególne procesy fizjologiczne. Naszymi myślami wpływamy m.in. na sprawność układu odpornościowego. Możemy złagodzić odczuwanie bólu, a także stymulować procesy regeneracji i leczenia zachodzące w naszym ciele. Myśli są bowiem energią umysłu i to one wpływają bezpośrednio na to, jak fizyczny mózg kontroluje fizjologię ciała. Rozbudź w sobie ukryty potencjał i zdolności do samoregeneracji i samouzdrawiania swojego ciała dzięki zaangażowaniu w te procesy swojego umysłu podświadomego. Niesamowity potencjał naszego umysłu pozostaje wciąż w ogromnym stopniu niezbadany. Wiadomo jednak, że pokonywanie wszelkich granic, uznawanych za niemożliwe do pokonania, zaczyna się właśnie w naszych myślach. Każdy sukces poprzedzony jest wyznaczeniem celu i wyobrażeniem sobie drogi do niego. Częsta i wyraźna wizualizacja pożądanego przez nas stanu rzeczy jest pierwszym krokiem przybliżającym nas do osiągnięcia upragnionego celu. Wszystko, zanim powstanie, ma swój początek w wyobraźni. Dlatego też i przy jej pomocy powinniśmy budować swoje zdrowie. A jeśli ma się dokonać cud, to najpierw trzeba w niego uwierzyć. To nasz umysł kieruje w organizmie wszystkimi procesami biochemicznymi. To w umyśle tworzy się obraz zdrowego ciała i niezniszczalny system samozachowawczy, najsilniejszy ze wszystkich systemów. Tworząc w swoim umyśle pozytywne dla zdrowia obrazy w stanie transu, zapiszesz je w swojej podświadomości, a jeśli ona w nią uwierzy, to nic nie stanie jej na drodze do ich urzeczywistnienia. Jeśli twoim celem jest pełne zdrowie, to z pomocą umysłu podświadomego osiągniesz je. Hipnoza jest doskonałym narzędziem do pracy z wyobraźnią i to właśnie przy jej pomocy możesz doświadczyć niesamowitych możliwości twojego ciała i umysłu jako jedności. Zadaniem podświadomości jest kierowanie mechanizmami ciała za pomocą mózgu, który jest najbardziej złożonym ludzkim narządem. Co ciekawe, mózg stanowiący zaledwie 2% masy ciała zużywa aż 1/4 całej twojej energii. Warto też wiedzieć, że nie odróżnia on sytuacji prawdziwej od wyobrażonej. Wykorzystaj to do osiągnięcia stanu pełni zdrowia. Za chwilę wprowadzisz się w przyjemny stan leczniczego transu i wizualizacji leczniczych. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, będziesz mógł obudzić się w każdej chwili, mając pełną świadomość. Skup się teraz na swoim ciele i zapewnij mu możliwie komfortową pozycję. Dając mu tym samym chwilę czasu na realny, fizyczny odpoczynek. Najbliższy czas dedykujesz bowiem swojemu zdrowiu, a już w tej chwili, słuchając tego nagrania, pokazujesz, jak bardzo ci na nim zależy. Niewiele osób ma świadomość o istnieniu rozwiązań, do których ty dotarłeś
i które właśnie stosujesz. Robisz więc więcej niż inni, by osiągnąć zamierzony cel, jakim jest całkowite zdrowie, na które w pełni zasługujesz. Zamknij oczy i skup się teraz na swoim oddechu. Oddychaj spokojnie i swobodnie. Wyobraź sobie teraz, że z każdym wydechem wydmuchujesz myśli, jakie znajdują się teraz w twojej głowie. Oddychaj spokojnie i zobacz, jak z każdym wydechem wszystkie myśli oddalają się od ciebie i znikają. Weź teraz głęboki wdech nosem i ustami wypuść całe powietrze, jakie w sobie masz, całkowicie oczyszczając swoje ciało i umysł. Teraz możesz w pełni skoncentrować się na moim głosie, który poprowadzi cię w przyjemny stan relaksu i wyciszenia. Pozwól, by proces oddychania odbywał się zupełnie poza twoją świadomością. Oddychanie odbywa się samoczynnie. Ty zaś jesteś tylko świadkiem tego, jak oddycha twoje ciało. Zacznę odliczać od 10 do 1, a twoje ciało będzie rozluźniać się coraz bardziej. A kiedy doliczę do 1, wejdziesz w stan transu i maksymalnie skupisz się na tym, co dzieje się w twoim ciele. Dziesięć. Twoje ciało robi się ciężkie, leniwe, senne i jeszcze bardziej ciężkie, leniwe, senne. Dziewięć.
Przenieś teraz swoją świadomość na swoje stopy. Poczuj, jak ogarnia je przyjemny ciężar i ciepło. Rozluźniają się twoje palce u stóp i całe stopy. Ze stóp uczucie rozluźnienia i ciężkości przenosi się wyżej, na łydki. Kolana, uda, i pośladki. Całe twoje nogi są rozluźnione i zrelaksowane jak nigdy wcześniej. 8. Przenieś teraz swoją świadomość na lewą rękę, aż po koniuszki palców u dłoni. Poczuj, jak opuszcza je wszelkie napięcie, ogarnia rozluźnienie. Zaczynasz odczuwać przyjemny ciężar. Z kolei teraz przenieś swoją świadomość na prawą rękę, aż po koniuszki palców u dłoni. Poczuj, jak opuszcza je wszelkie napięcie. Ogarnia rozluźnienie i przyjemny ciężar. Twoje obie ręce są maksymalnie rozluźnione i przyjemnie ciężkie. Siedem. Twoja świadomość przenosi się na brzuch i klatkę piersiową. Odczuwasz przyjemne ciepło. Wszystkie mięśnie rozluźniają się. Wejdziesz w stan transu. Sześć. Przenieś świadomość na swoją twarz. I poczuj, jak ogarnia ją przyjemny ciężar i ciepło. Ciężar i ciepło na twojej twarzy. Powieki stają się bardzo ciężkie. Sklejają się ze sobą. Rozluźniają się mięśnie oczu, twarzy. Czujesz przyjemne rozluźnienie na policzkach, ustach i szyi. Pięć. Krew w żyłach płynie wolno. Puls wolny. Cztery.
miarowo. Jesteś coraz bliżej osiągnięcia stanu leczniczego transu. Trzy. Błogie uczucie spokoju, senności, relaksu i odprężenia ogarnia całe Twoje ciało. 2. Czujesz się bardzo dobrze. Jest Ci przyjemnie. Sen, spokój, relaks. 1. Wchodzisz w stan głębokiego transu, a drzwi do Twojej podświadomości są teraz otwarte. W tym stanie osiągasz maksymalne skupienie na tym, co dzieje się w Twoim ciele. Możesz odczuwać na swoich stopach przyjemne mrowienie. A dzieje się tak dlatego, że to właśnie w stopach zlokalizowane są zakończenia nerwów czuciowych. A teraz w stanie transu napływają do nich sygnały o płynącej w Twoim ciele leczniczej energii. Czujesz jedność umysłu i ciała. Wyobraź sobie, jak po Twoim ciele krąży energia. Energia o niezwykłej mocy. Ma ona w sobie niesamowite właściwości regeneracyjne i naprawcze. A źródłem tej energii są Twoje myśli, tworzone na poziomie podświadomości. Wyobraź sobie teraz swoje ciało w pełnym zdrowiu, silne i pełne tej zdrowej, cudownej energii. Poczuj tą energię w postaci przyjemnego ciepła. Poczuj, jak krąży po Twoim ciele, dając Ci przyjemne ukojenie. Poczuj, jak korzystnie wpływa ona na wszystkie Twoje tkanki. Relaksuje je i regeneruje. Czujesz tą energię. Czujesz się bezpiecznie. Masz świadomość tego, że jesteś jej częścią, a ona jest częścią Ciebie. Bo tą energią są Twoje myśli. W swojej głowie wyobraź sobie teraz myśl, która obrazuje zdrowie. Myśl, która obrazuje zdrowie. Przyjrzyj się jej. Zwróć uwagę, czy ma jakiś kolor, kształt, rozmiar. Wyobraź sobie teraz, że ta myśl
uzdrawiającej mocy. Z głowy powoli płynie kręgosłupem w dół i rozchodzi się po całym ciele, lecząc i uzdrawiając wszystkie napotkane tkanki. Wyobraź sobie myśl, która obrazuje zdrowie. Przyjrzyj się jej ponownie. Zwróć uwagę na kolor, kształt, rozmiar. Wyobraź sobie teraz, że ta myśl o uzdrawiającej mocy z głowy powoli płynie kręgosłupem w dół i rozchodzi się po całym ciele, lecząc i uzdrawiając wszystkie napotkane tkanki. I jeszcze raz wyobraź sobie myśl, która obrazuje zdrowie. Przyjrzyj się jej ponownie. Zwróć uwagę na kolor, kształt i rozmiar. Jest to myśl o potężnej, uzdrawiającej mocy. Skieruj całą energię tej myśli w miejsce lub miejsca, które najbardziej tego potrzebują. Stwórz teraz w swoich myślach obraz samego siebie w stanie idealnego zdrowia, bowiem obrazy, które tworzą się teraz w Twojej głowie, są przenoszone na Twoje ciało i zostają zapisane głęboko w Twojej podświadomości. Twoje myśli powtarzają teraz za mną. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy.
potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii uzdrawia teraz moje ciało. Potęga mojej podświadomości pod postacią leczniczej energii oczyszcza teraz mój umysł. Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu. Mam w sobie energię o niezwykłej mocy. Jeśli tylko masz na to ochotę, możesz pozostać w tym przyjemnym stanie transu, jak długo zechcesz. Możesz się też obudzić lub zasnąć i mieć piękne, uzdrawiające sny.